I teraz pewnie każdy się zastanawia, co to jest w ogóle za teren. Kajo jest w ogóle. Aha. Tutaj widać siłownia plenerowo, boisko do siatkówki, jakieś wiata zadaszono, plac zabaw. No i no niestety niezbyt fajne stojoki na rowery, na koła, tak, bo tutaj się richtig go do koła. Tutaj mamy skatepark i oczywiście boisko, kaj fuzbalery szpilają, nawet jeden tu chyba gacie zostawił. Gminny program powrotu do normalności, msza na 2021. Już się nieco rozjaśnio, niektórym kajo jest, tak, gmina Mszana. Zaraz to tutaj lepszy pokorzymy, ale jeszcze zostanie to tajemnicą, kajo jest. W gminie Mszana, na pewno już to wiecie. Pokorzymy wam jeszcze tutaj trochę. Tak, dom przypułkowy, posadzenia te dęby są na stulecie powstań śląskich i bardzo dobrze, jak najbardziej, słuszna sprawa. Tutaj jest plac zabaw, no generalnie rzecz biorąc na kole jeździć tu nie wolno, tutaj jest buta, grać we futbol też nie, gorzoły pić też nie. Na obcasach chodzić też nie wolno, o kurczę, to baby mają przerypane. No to generalnie rzecz biorąc, moje dwa pojazdy tutaj są. Auto zna te tereny lepiej jak ja, tak, bo to auto jest od mojego wujka, wujka Romka, który tutaj też występował na moich filmach. No ale 20 sierpnia roku 2016 wszystko się skończyło niestety. Tak, to jest już, nie jest tajemnicą, Bitomy z Gogołowej, czyli rodzinnej miejscowości mojego taty i mojego wujka. Kaj mieści się do tej pory rodzinny dom, ale już nie ma naszą własność. Także witamy was z Gogołowej. Gogołowa. Pięknie, pięknie. Widać Zofiówka, Gogołowa, Połumia.
Kurde, mega. Tam widać Kniówek i zarysy naszych gór i Jastrzębie. Teraz pytanie. Przepraszam, to jest kopalnia Jastrzębie, to jest Zofiówka, a tam jest Kniówek. Najgorsze jest to, że robaki jest bardzo dobrze widoczny teraz. Generalnie rzecz biorąc, nie chodzę po czynnej hołdzie. Czynna jest tam na lewo. Ale jest to niepożądane. Nie wiem, ukrywam, że rozciągnięcie mięśni przed rajdą znakomite. Tam wylos i powiem mu szczerze, że mięśnie się mi rozgrzały, także mogę dzisiaj naprawdę niezłe treningi robić. A to są tereny, które są mi bardzo dobrze znane. To jest droga, którą jeździłeś do wujka. Ja już tu dzisiaj autem przejechałem. Bo jak to wiecie, moje auto lepiej zna te tereny niż Josum. Zańba się przyznać, no ale tak jest. To są tereny, tak mu mieszczę działka. Tu w tej chałupie po prawej stronie mieszkowym. Tak, tu w tym budynku, w tym białym mieszkał mój wujek. A tu mieszkały ciotki. Ale to była inna chałupa, to była taka stara chałupa. O, pozmieniało się to. Pozmieniało się to.
Ale... Ach no, masa wspomnień z tym rejonem związano. Szkoda, że wujek ma wielką szkodę. A to co żebym przed chwilą pokazywał, tam kaj wujek mieszkał, to są tak zwane brzegi. Tutaj jest genau granica Świerklan i Gogołowej. To są tak zwane brzegi. Zawsze to tam nazywali, tak? A na mapach też pisze paproć. Ale ja znam określenie brzegi. No, kuzyn się do mnie odezwał, tak? Roba tu mu rodzina. Także fajnie. Musimy się kiedyś spotkać, Paweł. Pogadać o starych polokach. Ale ta jak godą, ja dziś o... Nie planowałem tej rajzy tutaj. Połumia, ginał jest autobana bursztynowo, A1 i takie kępy. Na słabo się fech. Za słabo. Ale też za fech, że jest obleczony. Jak widzicie, albo i nie widzicie, na czarnym szlaku gminy Mszana. Czyli kurczę, jadę krótszym wariantem. Tego nie planował. Popierdzieliłem szlaki. Ha. No to trzeba będzie się chyba cofnąć. Weź pod takim pach. Matko jedyną. Ale... Ale mamy pewien obiekt, o którym swego czasu gadała cała Polska. Wiada się tu troszkę. Nie będziecie słyszeć. Chyba ja. Tam jest genau most we Mszanej. Ja. To jest ten słynny most. To go budowali, budowali, budowali i wybudować nie mogli, ale w końcu wybudowali.
To nie było jeszcze. Sam Hanej przed nami, Boryńsko Hołda, po raz drugi w życiu dziś zdobyto przeze mnie, oczywiście z buta, a tutaj się godzę ze Szczewika bardziej. Trzeba wydmuchać z płuców ten COVID tutaj. Połumi. I zaś będę mieć ciśnienie. Ja ryba to lubi. Zaś rozpędzić. Teraz to poszło. Ja. Ale ciulwę się po prostu. Miałem chęć się skręcić na czerwony szlak. Teraz jest pytanie. No tu już jest razem. O ja. O ja. Chyba zrobiłeś podstawowy błąd. Kurde, ale tu nie ma znaku, że tu ten szlak prowadzi. To wyginał na to wskazywał. Nie, a bajk komputer mi pokazuje, że tu jednak. Widzicie, nie było znaku. Wyroba. Pomylił drogi. Ale bajk komputer mi tu pokazuje, że tu mogę być. Widzicie. Tam kajsi sztajpy zdobywał. Ale skoro Borynia była, to sztajpy też. Dobra, ja sam gnał mamy jakoś i kapliczka. Ja. Można się tu dychnąć pod drzewem i pojrzeć krajowy los. Co się mi te nie chce stoć. Ja, dobra. To jest Połumia dali. Widzicie tam ta góra? To jest Mount Borynia. Ja tam był dziś. To taka fajna kapliczka. Ja, można tu siedmieć, pomodlić się. Ja. Nawet się znicz świeci, ale elektryczny. No bo jakby się tutaj taki normalny świecił, to mogłoby to tu wygoreć. Góra Matki Boskiej. Ja. Można się pożykać. W sumie miesiąc Różańca Świętego, październik się zbliża. Także jak to chce, to zawsze może przy takich kapliczkach jako dziesiątka Różańca odmówić. Czyli z miejscowości Marklowice. Tutaj chyba wiada zaraz do Bolesława Śląskiego. Ale powiem wam tak, że ten czerwony szlak gminy Mszana od Połumi jest tak pokiełbaszony, że szkoda go dać, że bez bajk komputer nie ma szans tutaj dobrze jechać. Zresztą mi o zaś poknocił jeszcze. No to wygląda na to, że
wjechałem na teren gminy Mszana do samej siedziby gminy, czyli do Mszanej. Może tutaj to oznakowanie będzie lepsze tego czerwonego szlaku, bo to co tam jest na terenie Połumi przy Marklowic, to jest porażka. Bez nawigacji nie ma szans. Widać, że coś się tworzy. No, nawigacja pokazuje miejsce i szlak, ale oznakowaniu jak nie było, tak nie ma. Pana, tutaj powinien się schodzić czarny, z tej drogi tu wychodzić czerwonym i wszystkie dynał powinny iść tam. Znaku żadnego tutaj nie ma. Nic, kompletne zero. Także bez nawigacji ni pieruna nie przejedziecie tych szlaków. No i sam genał dopiero przy kościele we Mszanej pojawiają się znaki czerwonego szlaku. Tutaj dochodzi czarny szlak. On jest takim skrótem. A ja jadę czerwonym tutaj w lewo, ale przyjechałem stamtąd. Wie kościół we Mszanej, także dopiero tutaj są znaki. Dalej jest Mszana. Tutaj z lewej strony mamy mur berliński we Mszanie. Sojogodum we Mszannej. We Mszanie to jest po polsku, bo Mszana i po śląsku, i po polsku. Ale po polsku mówiłoby się, że jesteśmy w Mszanie, a po śląsku we Mszanej. Runie, takie mury. Ja, bo jest sam genał autobana. Pas drogowy. I co? To tak wygląda, jakby ta droga szła w lewo, ale autobana ją przecięła. Ja sam genał rejon Szybów Zachodnich, dawnych Szybów Zachodnich, Kawuka Moszczynica, czyli Gruba Moszczynica. Kiesi tu miała swoje szyby. Tak mi tu informacje podaje. Nie wiem co mi tam gwizdo w tym kole. Horyzonty, mieszkania socjalne. No. Mieszkaniami socjalnymi to różnie bywa, nie? Jedni dbają, a drudzy niszczą. Znaki dali, na razie oznakowanie jest ok, jest znak. No, droga tu jest nie najlepszej jakości, także na szosa się nie nadaje. W ogóle ten szlak się nie nadaje na szosa. A jak godum, oznakowanie na terenie Połumi, Markowic i częściowo też Mszanej jest po prostu darmowe. Tu były, kamień jest, Szyby Zachodnie, Kawuka Moszczynica. Z prawej strony widać dawną Kawuka Moszczynica. Zlikwidowaną bodajże w drugiej połowie lat 90. Bo mój tata na tej grubie robił. A tu są właśnie, o, pozostałości po tym, w tych wyrobiskach Kawuka Moszczynica. Może se tam pojeżdżymy, bo tam widzę, że jakoś droga jest. Nie było żadnej tablicy, żeby tu nie wjeżdżać. Bynajmniej nie widziałeś, więc
mogę to tu taką zwiedzać te śląskie tereny. Ale wygląda na to, że to tu jegie nauczynne. Jakieś ślady aut są. Kurde. A rupiecio. Teren monitorowany. To tu chyba jednak nie wolno jeździć. Chyba tu pierunie kasie ciśnie. Pewnie z kłopoty. Policja pozór. Chuda kawuka muszczynica. No a tu by jeszcze od wszelkiej biedy wąglo nazbierał. Zresztą są tacy, co to robią, między innymi przy byłej kopalni Krupiński w Słupcu. Tam też, że koło hołdy jeździł tego czasu i mnie tam przywitały takie ekipy, mówiąc bardzo łagodnie przywitały, bo raczej żech tam nie był zbytnio pożądany. Widać, oni to zasypują ziemią, gliną bardziej i bez tuż to trawa porosła i te takie góry się robią. No i w sumie dobrze, bo to jest rekultywacja tego terenu, nie? Kiedyś był nawet pomysł zrobienia stoku narciarskiego na Boryńskiej Hołdzie, ale trzeba pamiętać, że hołdy mają to do siebie, że są ciepłe. Także śnieg się na nich nie trzymie. Biorąc pod uwagę też zimę, jakie mamy, coraz cieplejsze, no to raczej nie ma szans, żeby się ten śnieg utrzymywał. To zrobiłem taką pętla po tych szybach zachodnich, ale powiem, bo ja tu nigdy nie był w tym rejonie. Ale pytanie, to góry właśnie jedzie. A obejrzeć. Ja tu jadę. Paintball, 1 km. A to ty mu tam tak strzelaj. Paintballa co tam robią. Ja tam brzemy. Dalało ludzi. Czy nie jest? Lubnicza 31, tam jedę ja zdechał. Faktycznie taki nie jest taka idioba, bo to dobrano. Tak, i tym sposobem dotarłeś do końca tych dwóch ścieżek rowerowych gminy Mszana. Tutaj przy drodze z Mszanej na Moszczenica. Byda się starał jechać dawnym torowiskiem, bo tu ginał w tym miejscu, jak jest ten gaz, tu było stare torowisko z tej hołdy KWK Moszczynica. Ja. Także szlak czarny prawdopodobnie będzie dobrze oznakowany, natomiast ten czerwony w miejscu, które jest samotny, bez tego czarnego, nie ma w ogóle oznakowany, z tego co żeś wywnioskował, ale generalnie rzecz biorąc warto było nim jechać. Także nawigacja miejcie, jeśli chcecie jechać tym czerwonym, do czarnego chyba nie będzie potrzebno. Przejada go też kiedyś, on jest krótszy. Także tyle z tych szlaków, jademy dalej. Kurczę, zasieki, oby na białoruskiej granicy, nie? I tam było widać w telewizorni, w internecie, zasieki na białoruskiej granicy, tak. Ale tam jest stan wyjątkowy, także tam by rajdów nie było.
że tutaj kiesicugi jeździły, już tu kiesi jechał przez ten gnój. Się trzeba przegrzyć. No, przez ten gnój trzeba przejechać. Dobra, przejadę. O, się pierdolę. Było przejadyny, było bardzo wymowne. Ale mi teraz śmierdzą koło. Jeroń. Ale leje chłop ze wsi. Czeką mnie wkrótce gnojeni, także. Nie tam źle. Gnojogrzew przejechał, powiedzmy, bo by się w nim zakopał. No i jeszcze tutaj wiadukt kolejny nie widać. Pełną jeszcze wiadukt kolejowy. Gdyby to jeszcze mogli zrobić, ten żelazny szlak do wyszanej takiej od gałęzi mi, to byłoby spokojnie. Znaczy gnój trzeba wyeliminować. Jechałem do starego Bahnhofu, Moszczenica. Ja, wszystko zarosło kaszczami. Jakiś bardzo był lub motocyklowy, ale to już wszystko. Wszystko poszło. Że okna plastikowe jeszcze były. Ja pamiętam jeszcze to tutaj nie było zarośnięte. Ale teraz to już jest granda dosłownie. Tu była stacja. Szotkowice. Tu nazywają niedaleko. No i wjechałem już na jeden z wariantów żelaznego szlaku rowerowego. Generalnie rzecz biorąc był plan tutaj jechać. Taki niepozorny, taki trochę nieśmiały plan. Nawet dzisiaj z panem Wojtkiem, że się skontaktował, ale tak godą. To był taki niepozorny, nieśmiały plan. Nie obgadaliśmy szczegółów i bez cóż rajza nie zmienił. Ja właśnie minąłem ta główna nić tego żelaznego szlaku. I jedzie tam właśnie. Tutaj chyba by siedzę. Ale dzisiaj żelazny szlak nie jest priorytetem. Może się mi na czacie dzisiaj uda wjechać. Granica blisko. Bardzo blisko. Jednakże się
skusił na jazdę fragmentem tego szlaku. No, ruch jak na ogrzewanie. O kurczę. Panie Wojtku, jak pan ogląda ten film, musi się pan przygotować na taki ruch. Dobrze. Pozdrawiamy pana Wojtka z pisarzy. No, tu jest przystanek pod Lipą. I tutaj można pojeść. I ja tu był właśnie. Także mamy jedzenie na żelazne. A to już praktycznie gotów. Miał taką dziwną sytuację. Facetowi fedra szczeliła w aucie. No i pozbierałeś mu to z drogi. Całe szczęście, że żeś nie dostał tym w łeb. Ale ta fedra mu do świec szczeliła. Ja mu to pozbierał. Fedra, czyli sprężyna od resora. No. Jak to nie wie. Ja mu to pozbierał, dołem mu to, ale niestety bez wizyty u mechanika się nie obydzie. Też taki coś miałeś kiedyś. A ja jest w Turzy Śląskiej. Właśnie z niej wyjeżdżam. I tu generalnie rzecz biorąc dać wyjeżdżam do łacisk, nie? Ale... Za chwilę będzie zaś żelazny szlak. Jest chyba leśnica tutaj. Z tym, że ja tam nie pojadę. Ja Univar. Nie wiem, czy to są łaziska jeszcze. Tu jest szlager 4. I autobana. Niedawno z Mariolą my jechali tam. I jej wtedy powiedział, że tu można wjechać do Czech. I myślę, że tak też zrobimy, skoro mamy trochę czasu. Co prawda jutro idę na pierwszą zmianę do roboty, ale w gogoło wejmą auto. Fajnie to brzmi, w gogoło wejmą auto, nie w połowni. No ale niestety nie u wójta. Szkoda, wielka szkoda. Szkoda, że go nie ma już. Tak, no to w tej chwili jestem na granicy polsko-czeski. Nie przekroczyłem i mam nadzieję, że nie będzie jakichś takich nieprzyjemności. Jedzie jakiś auto. Takie kwiateczki tutaj są. Ale to jest czeskie auto. I mamy tutaj słupek. Generalnie rzecz biorąc, ten słupek najprawdopodobniej jest po pruszko-austriackiej granicy. Widać, tutaj jest zeszlifowane. Być może to było też CIS.
więc trudno powiedzieć. Moim zdaniem jest to słupa poprusko-austriackiej granicy, chociaż ona tutaj w tym miejscu trochę inaczej przebiegała. Tu po polskiej stronie jest tutaj jeszcze jakiś coś, jakoś szóstka. To jeszcze ślad starego oznaczenia. Szóstka. Najprawdopodobniej jest to stary słup prusko-austriacki. W ogóle to, że tu znalazł takie fajne miejsce. Tu jest jakoś i szopa. Aha, że jest taka informacja, że jest monitorowany teren. Dobrze, niech to jest. Aha, ławki, stoły. Czyli co, to sobie może tak każdy zejść? Nie, bo to jest zawrzyte. Ale wygląda na to, że tutaj chyba nikogo nie ma. Wielu nie, nawet taka ława jak ją miał w izbie. W czasie deszcza się będzie można schować. Ale tu jaki jedyni? Co to w ogóle jest? Nie do otworzyć. Dobra, nie widzimy. Nasi tu byli. Cigarety kurzyli. Tak na dłuższą metę jeszcze raz. To mi to przypomina domek Żwirka i Muchomorka. Ja. Też tam mieli stowy, też były drzewa, strumy po naszemu. Ja i domek Żwirka i Muchomorka. Swoją drogą to była czeska bajka, także. A są my w Czechach już. Tak, nadal jestem w Lutyni Dolnej, tu jakiś PGR żeś minął. Jakiś dwór, bardziej bym powiedział. Przekształcony na były PGR. Oj, my się dostali fajnie. Stacja kolejowa. Dokumin. Jedzie czeska policja. Że jestem w Dolnej Lutyni i tutaj jest tankstela, a koło tej tanksteli powinien być pensjon Lutyna. To jest taka historia, że ja tu spał gdzieś. Tak, roba tu spał w tym. Nie ukrywam, że my wtedy też tak mocno popili. Ale nie powinienem się do tego przyznawać, ale popili mnie do szwestu wtedy. Czechami. Ale nie jechali my tego samego dnia do Polski. Ja. Mamy, popili mnie dość mocno, kurde. Wtedy jechali do Orłowy. Czesko policja. Jeżdżą 50 na godzinę? Powiem tak, że ja. A jest gdzieś Morowica. No to wjechałem na szlak rowerowy wzdłuż Olzy, kiedy wjedzie w kierunku Karwiny. Bardzo fajny szlak. Jak widać dużo rowerzystów. Jak tu nie ma? No, nawet nasi, Polacy.
Na pewno wszyscy mają paszporty covidowe, na pewno są przetestowani, na pewno są ozdrowieńcami. Chciałbym w to wierzyć. No, jesień na całego. Pierwsza jesienna rajza, nie licząc oczywiście rajzów do roboty i z roboty. Ale dzisiaj jest wyjątkowo ciepło, nawet ponad 20 stopni. A już za tydzień przybitumy październik. Tak, niestety. Przybitumy październik, potem będzie listopad i grudzień i finał sezonu. No niestety, finał sezonu nieudanego. Kwiecień wszystko zepsuł. No, choroba musi też być uprzejmy, nie? W końcu kobieta jechała pierwsza. Nie, nie myślę, że poloki to tylko takie wredne mędy. To nie umią jeździć. Tak, tutaj jeszcze jest pozostałość po kolei. Słup kilometrażowy. I tutaj mamy taką oto wiadomość. Nie będę tego tłumaczyć. Myślę, że każdy jak się dobrze wczyta, to zrozumie. Tak, no to koło szpitala w Karwinie. Generalnie rzecz biorąc, Roba ma wyrobioną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, czyli sytuacja jest taka, że Jerzech także tutaj ubezpieczony na terenie krajów Unii Europejskiej. Warto coś takiego mieć. Lepiej, żeby się nie przydało, ale warto mieć. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dziękuję. Jedną tą wędką z marzliny. Pełta spoczyna? Tak. Jaką si datę? Vanilka czekolada, nebo vanilka je nahoda? Vanilka czekolada. Vanilka czekolada velká. Dziękuję. Na sedał. Taki duda. Belka z marzlina. Czekoladowa i waniliowa. Tak, to na pewno wiecie, kaju jest. To jest Genaufrischstadt. Albo po tutejszemu się go do Frischstadt. Czyli dzisiejsza Karwina. No i kierujemy się już do Gogołowej.
jaka jest ta pandemia. Zmierzam żelaznym szlakiem rowerowym w stronę Pietrowic. No, w tym roku żeś już tu jechał. To mi się przecież asfalt przylepił do opony. To było tu niedaleko. Tak, 78 km na razie mam. Także będzie spoko. Jakieś 15 do Gogołowej. 15-20 do Gogołowej. A chciałbym zdążyć przed Cimokiem. Pietrowice u Karabinę. Czyli Pietrowice. Koło Karabiny ja jadę żelaznym szlakiem na Moszczenica i do Gogołowej, żeby przed Cimokiem zdążyć. Tak, ja jestem w Pierstnej. Tutaj mamy znalezisko. Kamień graniczny Lariszów. Kiedyś nazywany przeze mnie Wodzisławskimi. Litera L. Kamień graniczny Lariszów. No super. Super znalezisko. Niech on tu leży. Przy tej okolicy. Ja. No to mamy kamień. Tak, znajdujemy się już na głównej granicy prusko-austriackiej, a obecnej granicy polsko-czeskiej. A więc tutaj był jeden z głównych słupków prusko-austriackich. To jest pozostałość po nim. A raczej nowy słupek. I pozostałości po granicy. Słupy, słupy, słupy. Płoty. Oby to nigdy nie wróciło. Te płoty. Na razie to na białoruskiej granicy. Ale tam rządzi zły Łukaszenka, także płoty tam są jak najbardziej uzasadnione. No, marzenia przyszłości to Białoruś Unii Europejskiej i strefie Schengen. Także ta Białoruś należy do innej Unii. A najlepiej jakby było marzeniami pana Putina, to jakby było jeszcze w Związku Radzieckim. I tym samym wyjeżdżamy z Czech. Tak, ale Polska nazwita z walonymi drzewami. Jada tym czarnym szlakiem do Połomi. Mam nadzieję, że moje przypuszczenia o jego znakowaniu się sprawdzą. Mszanej się jedzie po takim chodniku koło głównej drogi, ale jak widzicie, ruch na tej drodze piorunowaty, a ludzie wracają tutaj się z Wisły, z gór, bo piękno, niedziela była, ciepło. Także no, jadymy dalej, a oznakowanie jest w miarę ok. Ja, no to ginał, że przejechał ten czarny szlak, rzeczywiście on jest oznakowany dobrze. A ten czerwony jest oznakowany tylko i wyłącznie tamkaj się z tym czarnym pokrywą. Także no, wójcie gminy Mszana, a może to trochę poknoczyne poprow. Ja ci płacę podatki, chłopie. Ja, bo ja tu mam działka w Gogołowej. No to nie wiem, czy widzicie cokolwiek jeszcze w Połumi, że jest. Jada już ku aucie. Jakiś niecały kilometr do tego auta. No i faktycznie jest ten szlak fajnie wyznakowany, ten czarny, a czerwony tylko na odcinku kaj się pokrywają obydwa. Tam kaj obyć są, nie ma w ogóle znaków. Także no, trzeba to poprawić. Trzeba to wyznaczyć tam, panie wójcie. Godun to już drugi raz. No i cóż, no, rajza, która miała być w maju. Ja, no to już w końcu ta moja rajza. Jurzech jest pakowany. Dziękuję wszystkim za uwagę. 100 km padło.
idę zaś żegnam się z wami i z Gogołową. Miałem dodać, że te szlaki zaczynają się tutaj, jak są te wirtualne chrząstowice. Jak jest granica Gogołowej i Jastrzębio i Szyroki, to wirtualne chrząstowice. Teraz się wspomniał, jak już jadę autem. Spokojnie. Jak już jadę autem, to tutaj są początki tych szlaków. Także na bike komputer proszę pojrzyjcie i czy na Waymaker Trails też. Dobra, nie będę gadał, jadę do chałupy.